A few moments later. Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was zabrać na taką małą wycieczkę, w skrócie oczywiście, po pięknej wyspie Lindau. Jest to naprawdę tak przepiękne miejsce, takie magiczne, tak jak gdyby tutaj czas po prostu zatrzymał się w miejscu. Te stare kamieniczki, te latarenki właśnie na tych kamieniczkach. Jakoś tutaj tak się żyje, mam takie wrażenie, jakby wszystko było w zwolnionym tempie. Jest to oczywiście wyspa nastawiona głównie na turystykę, ale poznałam mieszkańców, którzy tu mieszkają. Bardzo przemili są, bardzo przemili ludzie. No po prostu przyjęli mnie tak serdecznie, jak swoją. No, także pokażę Wam, chociaż w skrócie, parę uliczek, bo oczywiście film trwałby co najmniej 2 albo 3 godziny, gdybym chciała Was poprowadzić po całej wyspie i te wszystkie zabytki pokazać i port. I w ogóle ta wyspa jest otoczona, słuchajcie, ze wszystkich stron jeziorem Bodeńskim. No coś przepięknego. Ja po prostu zakochałam się w tym miejscu i wiem, że nieraz jeszcze tu wrócę. Także jeśli mieszkacie w Niemczech, no koniecznie musicie tutaj przyjechać i odwiedzić to miejsce. A przy okazji pobytu tutaj znalazłam naprawdę super outlet z ciuchami, takimi, że głowa boli. I po prostu kupiłam je za bezcen po prostu. Aż się w głowie nie mieści. No jestem bardzo zadowolona, bo to są takie ciuchy, które akurat przydadzą mi się teraz na wiosnę. Także pokażę Wam, kochani, co ja takiego tutaj upolowałam w tym outlecie. Pierwsza jest kurtka wiosenna. Z bardzo modną właśnie, modną w tym kolorze podszewką w tym sezonie wiosenno-letnim. Ma ona odpinany kaptur
Jest krótka. Z tej strony czarna. A cena jej to było 60 euro. Ja ją zakupiłam, słuchajcie, za 10 euro. Następnie złapałam przepiękny bezrękawnik w karmelowym odcieniu z taką falbanką na dole. Coś takiego możemy nosić do kozaków za kolana, do ramoneski, pod spód golfik i mamy naprawdę outfit super na wiosnę. Złapałam też taki zwykły sweterek szary, który będzie pasował mi do jeansów, do leggingsów. Fajna, przyjemna taka dzianinka w dotyku. I on też miał bardzo dobrą cenę. Mam też bluzkę taką treningową. Również w tym najmodniejszym w tym sezonie odcieniu fuksji. I ona bodajże kosztowała 40 euro, a ja ją złapałam za 5 euro. Mam też dobrej jakości, oj, taki Meizik. Biały. I on kosztował, nie pamiętam, bo ceny już nie ma, chyba 30 euro, a ja go złapałam za 2 euro. Mam też taką sexy bluzeczkę. I ona jest, wiecie, przezroczysta, także no przez nią będzie widać bieliznę, także pod to już musimy obowiązkowo jakąś ładną, elegancką bieliznę założyć. Jakiś piękny biustonosz albo gorset. Ja tak wymyśliłam sobie, że będę to nosiła do garnituru. Także pod spodem będę miała taki półgorset, na to marynarka i eleganckie spodnie. I też super pomysł. I to też po prostu taka cena, że no ja jestem w szoku. Ach, zapomniałabym. Tutaj złapałam, wiecie, taki bezrękawnik. On jest z takiego materiału, takiego płaszczowego. Z tego szyje się płaszcze. On jest taki krótki. Przed kolana. Zapinany na taki pasek wiązany. Też super pomysł na wiosnę. Ja będę to łączyła właśnie z długimi kozakami. Pod spód golf jakiś czarny, śmietankowy albo karmelowy. I cena po prostu też była bardzo, bardzo dobra. No, także przy okazji pobytu tutaj jeszcze upolowałam takie fajne ciuszki. Także ja się cieszę. Jak zresztą większość kobiet. No, kochani, to ja Was tymczasem zapraszam do oglądania. No to zaczynamy krótką wycieczkę. To jest stary ratusz. W ogóle powiem Wam, że to miasto spłonęło w 1728 roku. Więc część tych budynków no niestety spłonęła w tym pożarze i odbudowano je w bardziej kolorowej kolorystyce, w bardziej barokowym stylu. No jak większość wiecie, takich miasteczek jest ustawiona tak, żeby ściągać turystów. Więc są tu knajpki, restauracje, lodziarnie. Również są bardzo drogie butiki, zaraz Wam pokażę. A tutaj jest ten outlet właśnie, gdzie złapałam te fajne ciuchy moje. I netto jedyny na całej wyspie. O, to jest ten drogi butik. Spójrzcie tylko. Tutaj możecie kupić sobie ubranka od projektantów. Od Dolce Gabbana, Prada, Versace. No, ale nie wszystko jest fajne. Na przykład ta stylówka mi się w ogóle nie podoba. No, nie, totalnie nie mój gust. No i właśnie, to netto, gdzie oleju też brak. Jedna butelka. Tak? Jedna butelka. Tak, na jedną osobę. Jest też bardzo dużo antykwariatów. Jak na taką małą wyspę, jest kilka.
i spójrzcie tutaj, jak wyglądają ulice. Wybrukowane są taką malutką kosteczką i po tej ulicy chodzą piesi i jeżdżą samochody. Tutaj fontanna jeszcze pusta, jeszcze sezon się nie rozpoczął. No tu właśnie widać te kolorowe domy. No jest przepiękne, przepiękne jest to miasteczko, ta wyspa. I ona, wiecie, zmienia się po prostu w dzień, w pełnym słońcu, jak jest piękna pogoda, wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze inaczej wygląda, gdy jest mglisto i pochmurnie. No i te cudowne zachody słońca. A tu spójrzcie, to jest jedyne drzewo na całej wyspie, takie stare i duże. To jest stara sekwoja. Szacują jej wiek na około 140-150 lat. No jest ogromna. Mieszkańcy niezbyt zadowoleni są, bo widać, że tutaj ptaszki bardzo brudzą. I port, tym razem w wydaniu mglistym. Spójrzcie tylko, jaka ta woda jest czysta. Tutaj widać każdy kamyk. I wyspa znajduje się między Austrią a Szwajcarią. Teraz nie widać, ale tam właśnie po prawej stronie są góry. I przy pięknej pogodzie, słuchajcie, widać śnieg na szczytach Szwajcarii. To jest coś pięknego. To jest niezapomniany widok. Ja na pewno jeszcze tu wrócę nieraz. Urzekła mnie ta wyspa. Tutaj jest taki inny klimat, tak inaczej się żyje, tak jakby gdzieś wszystkie problemy gdzieś odchodziły w dal. Ja dziękuję Wam, moi kochani, za oglądanie. Dziękuję za to, że byliście ze mną i jak tylko możecie, wpadajcie do Lindau.